Gnocentryzm, z którym funkcjonujemy, czyli postrzeganie świata przez pryzmat interesów kobiety, ma dwa filary. Z jednej strony feministki, z drugiej strony tradkaksi, czy bardziej spolszczając, kakserwatyści. Tutaj mamy taki idealny klasyk tradkaksowego myślenia. Czyli redpillowy klasyk. Facet może być rozwiązły i zwlekać z dzieckiem do 40, a kobiety powinny to po prostu zaakceptować i brać dużo starszego faceta, który akurat się namyśli na rodzinę po tym, jak się już wyszalał. XD. Tradkak, czy też kak, będzie robił to, co kaki robią najbardziej, czyli będzie się idealnie wczuwał w sytuację kobiety i będzie przekonywał, że Leonardo DiCaprio w jakiś sposób jest okropny dla tych kobiet. Sęk w tym, że one chcą wskakiwać na Leonardo DiCaprio. Dlaczego? Bo Leonardo DiCaprio jest Leonardo DiCaprio, czyli turbo znanym aktorem. I żadne zaklinanie rzeczywistości nie zmieni faktu, że kobiety i mężczyźni się różnią, różnie wygląda nasze okno reprodukcyjne i różne rzeczy nas pociągają. I tyle.